Kochani, kochane, witam was na moim kanale Co Ja Patrzę. Ja jestem Kuba, niezmiennie. A dziś moja reakcja na 6 odcinek reality show pod tytułem The Traitor, Zdrajcy. Cóż się dalej wydarzy? Mamy twist z końca poprzedniego odcinka w postaci potencjalnej listy zagrożonych do wykopu przez zdrajców wybieranych, więc będzie się na pewno działo. Ja przypomnę o możliwości postawienia mi kawy. Link jak zwykle w opisie tego wideo i wszystko inne tam również znajdziecie. Przypominam również, że na moim kanale reklamy oglądamy, żadnych nie pomijamy, wszyscy razem. I miałem w sumie tego nie mówić, bo w sumie nie wiem po co, ale dostałem bardzo miłe życzenia urodzinowe. Tak, 32 lata na karku właśnie mijają. Rocznik 9-2, ręka do góry. Powiem wam szczerze, że to były bardzo trudne ostatnie prawie 4 lata u mnie. Bardzo trudne. Zapewne wy tego nie widzicie zbytnio na filmach. Może nieraz się to tutaj troszeczkę przebijało w niektórych seriach i tak dalej. I może kiedyś coś więcej na ten temat, ale teraz coś pozytywnego, bo dostałem równo o północy, dosłownie równo o północy wysłała to życzenia od mojej przyjaciółki, która akurat teraz jest w Dubaju, i dostałem takie oto piękne życzenia, że aż się z wami nimi podzielę. I mam nadzieję, że się nie rozpaczę, bo właśnie mam w oczach Kubuś. 100 lat. Wszystkiego najpiękniejszego dla mojego przyjaciela. Serduszko z gwiazdeczkami. Życzę ci samych zlotów, bez upadków. Takie trochę utopijne, ale jakże miłe, co nie? Już dużo się nauczyłeś w życiu i zasługujesz na najlepsze. Buziaki urodzinowe, uwaga, emoji całuska, emoji konfetti, emoji buźki z konfetti z czymś tam na głowie, nie wiem. PS, odkrywa nieustannie nową muzykę, która tworzy niezapomniane chwile. I jest piosenka Zloty bez upadków. Dziękuję ci, Iza. A wam życzę, że jeżeli mieliście same upadki ostatnio, to pamiętajcie, że nadejdą też wzloty. I życzę wam, żeby tych wzlotów było jak najwięcej. Pamiętajcie, żeby z upadków wyciągać po prostu lekcje na przyszłość i po prostu poprawiać koronę i iść dalej. No to się trochę posypałem, ale spokojnie wracamy do naszej, do mojej, w sumie do naszej wspólnej tak naprawdę reakcji, komentarza. Przypomnę jeszcze tylko, że moją reakcję w tej serii dzielę na dwie części, więc jest to część pierwsza mojej reakcji. Tutaj pojawi wam się część druga, jeżeli ją udostępnię, wyprodukuję, będzie ona również podpięta w linku i w komentarzu. Pojawi wam się ona również na głównej stronie waszego YouTube, jeżeli mnie oglądacie regularnie, do czego oczywiście zachęcam. A ja już nie przedłużam tego dzisiaj przedługiego rzeczywiście wstępu. I co? Jak zwykle, lecimy z tym koksem. I moi drodzy, moje drogi, klasycznie szmata na kolano, udo. Trochę pudru, róż na ryj. Styl, klasa, szyk. Odcinek za odcinkiem. Ach, Monika, Monika. Będziemy tęsknić już na zawsze. Takie ładne bułeczki, a takie konsekwencje. No ładne, ładne, ładne te bułeczki, natomiast my tu czekamy na krew, na pot, na łzy i właśnie czuję, że się spociłem straszliwie. Więc macie, bo długo nie było użycia na wizji. Więc proszę bardzo. Czyli tak, mamy tutaj Joannę, mamy naszą Sandrę, a oni jeszcze nie wiedzą, że na ten moment nikt nie odpadnie, ale będzie szokers, co nie? Jesteśmy dalej. Dzisiaj z Sandrą wyszłyśmy pierwszy na śniadanie. Mamy styl, mamy klasę, mamy szyk, jak zwykle po Sandrze mniej się spodziewać nie możemy po prostu, czyż nie? Nie miałam okazji porozmawiać z Sandrą. Tak, sam na sam. Naprawdę? Serio? Przez wszystkie sześć... A rzeczywiście chyba nie było takiej sytuacji. Okej, okay. Kurde. Wiecie, czym mniej osób, tym więcej okazji się nadarzy, żeby z kimś porozmawiać, z kim się nie rozmawiało przez część odcinków ostatnich. Czuję ulgę, że dzisiaj nie wchodzę jako przedostatnia. A tak, bo Sandra często wchodziła na końcu, jakoś tak. Może po prostu za późno wstawała. No słuchajcie, królowa musi się wyspać. Musi przygotować outfit, to są ważne rzeczy, tak? Pamiętajcie, ważne rzeczy to są, parafrazując, ważne rzeczy to są ważne rzeczy. Nieważne rzeczy to są nieważne rzeczy. Sandra na tą chwilę jest skreślona z mojej listy i już się stało, że weszłyśmy jako pierwsze. No tak jak wspominałem wcześniej, mi się wydaje, że Sandra zajdzie daleko w tym programie. Ona prawie nie jest na nikogo językach. A już prawie wszyscy byli na przynajmniej jednym języku. Więc, no... Robisz to dobrze. Czy to moc outfitu? Hmm?
Proszę! Mamy naszą zdrajczynię, która perfekcyjnie swą rolę odgrywa. Dobrze, ma siostra? No jest ją! Mamy też Tio, no będziemy mieli wszystkich, co nie, no ale ja muszę to powiedzieć tutaj, więc mówię. Mamy Tio, który coś tam, już wiecie, zaczyna coś tam. No ten bieg po prostu w ostatnim odcinku był też przekozacki, więc no, tak jak mówię, musimy kreować nowych bohaterów, bo starzy nam po prostu odpadają. Cześć! Mamy naszego Aquamena. Nadal uważam, że film, druga część jest fatalnym dziełem filmopodobnym. Fascynator, słuchajcie, dlaczego wiem, że to jest fascynator? Ten kapelusz, który ma na głowie, to jest fascynator, a wiem to z moich reakcji na Żony Warszawy. Zapraszam tutaj ikoniczne reakcje, gdzie 3 z uczestniczek zasiadły ze mną, jedna z nich przy tym oto biurku, i zareagowaliśmy na odcinki reality show, w których one były. Czy ty sobie to wyobrażacie? I to jest właśnie fascynator. I stąd wiem, bo tam też był taki odcinek, gdzie były fascynatory. Oj tak. Słuchajcie, kto jest waszym typem na dzisiaj? No ogólnie rzecz biorąc, jakby cień podejrzeń się na Adama u mnie zbudował. Dominika, jesteś cudowna. Dokładnie wie przecież Dominika, że nikt dzisiaj, że w tym momencie nikt nie odpada. A już o Adamie zaczyna tutaj po prostu jechać, co nie? No, bez zająknięcia, bez po prostu cienia podejrzeń. Co Dorota? Ja uważam, że ona zbyt oczywiste. Bardzo dziwnie zachowywała i to było... Nie, Dorota. Gdyby rzeczywiście mieli kogoś wyrzucić w poprzedniej nocy, to Dorota byłaby u mnie na szarym końcu, bo grupa sama by ją odrzuciła, więc po co zdrajcy mieliby wykonywać pracę, którą grupa za chwilę za nich wykona? Sandra, napij się może lepiej kawy. Mamy naszego biznesmena, z tego co pamiętam, Piotra, tak? Biznes. Ciekawe, czym on się zajmuje dokładnie. Jest nasza gwiazda, Olga, gwiazda, nasza sportswoman. Ale dzisiaj cekinowa bomba. Wow! A, no, kochana, weszłaś i jestem w tym momencie. Mamy Adama, który ma po prostu cudowny beef z Dorotą od zeszłego odcinka. Tylko żeby się mięce nie rzucali. No. Silny, a nie pozorny. Mamy byłą kochanicę króla. Przepraszam, to był głupi żart bardzo. Robert. No cóż, no, było miło, ale skończyło. Także ten, idźmy dalej. Hejka! Manae, która ostatnio chyba nie przespała ani minuty. Co się dzieje z Manae? Dlaczego Manae nie śpi? Manae powinnaś, pamiętaj, spać. Tutaj sobie taką ścieżkę obrałaś, że... wiecie co? Manae po prostu wyśpi drogę do finału. Wyśpi drogę do finału! Stanleya? Mikołaja. Jednego i drugiego. A Maćka nie ma też. Jak wyeliminują Dorotę, to... To co? Zdziwię się mocno. Nie, no to byłoby totalnie bez sensu, no bo Dorota i tak jest na wylocie. Umówmy się, tak? Ja nie wiem, co ona będzie musiała zrobić, żeby nie być. Moje dzieci są! Moje dzieci są. No tak, no najmłodsi, co nie? Dominika, Mikołaj, surfer. I chyba... no i Alex, to są chyba najmłodsi uczestnicy tego reality. Jakie futerko, to widzę, że ostatnio to stylóweczki. Tutaj wszyscy widzę, że dbają o stylóweczki ostatnio, coś. Ktoś z was dostał propozycję bycia zdrajcą, bo są 4 krzesła i 4 zawodników brakuje. Ciekawe właśnie, jak to będzie działać. Ktoś z was pisał, ale nie za bardzo zrozumiałem. Na jakim etapie oni sobie mogą dostać tą propozycję? Nadal tego nie do końca rozkminiam. Natomiast z tego co wiem, to nie może być sytuacji, że nie będzie obrad zdrajców. Nie może być takiej sytuacji. A myślisz, że to o czymś świadczy? No, a nie? Wiedziałam, co się będzie działo. No dobrze, ty wiesz, Dominika, co się będzie działo. My do końca tak naprawdę nie wiemy, bo wiemy, że jest czarna lista wyboru zdrajców. Ale co to dokładnie oznacza? Przekonajmy się. Brali pod uwagę też, że komuś została złożona propozycja dołączenia do zdrajców. Halo! No mamy oczywiście Alexa, drugiego z naszego zdrajcę, który ostatnio na szczęście, przynajmniej w poprzednim odcinku, trochę lepiej sobie poradził. Doris wchodzi nasza fiarka. Co tam, kupiliście coś kiedyś w Darii? Doris? Jaka jakość? Jakie ceny? Chwalcie się albo narzekajcie. Reklamacja? Gra toczy się dalej, nie pozbędą się mnie. Poczekaj, kochana. Sama powiedziałaś w ostatnim odcinku, że w kolejnym cię wywalą, więc w 8. Czy liczymy na to, że Doris wywalą w odcinku 8? Ja bym chciała jednak, żeby jeszcze tutaj nam pomieszała, zakręciła. Niech to porobi, będzie ciekawiej.
Pamiętajcie, bez spoilerów w komentarzach. Wszystkie spoilery blokuję. Tak, jestem nieraz okrutny. Ogólnie to masakra, bo Maciek albo Mikołaj. Czego właśnie nie było? No, jakbym nie wiedział, że jaka jest sytuacja i że na razie nikt nie odpadnie, to bym powiedział, że Mikołaj odpada. No bo jest to jedyna osoba do tej pory, która wskazała poprawnie dwóch zdrajców, czyli wszystkich w tym momencie. Proszę. I oni teraz myślą, że Mikołaj odpadł, co nie? Mhm. Co byli zaprzyjaźnieni z Mikołajem, będą teraz patrzeć na mnie, wiesz. No właśnie, co nie? Przez chwilę na pewno. I pomyślą sobie, ty Dorota, ty byczo, ty. Dorota, jesteś zdrajcą po prostu, tak? No, tak sobie pomyślą. Że to przeze mnie, może nie jestem bezpośrednim sprawcą, ale jednak. No kochana, nikt tego nie wie, że nie jesteś bezpośrednim sprawcą, wszyscy mogą pomyśleć, że jesteś. Jak na pisarza padnie, to podejrzenie automatycznie idzie na mnie. Cie, patrzcie, co tutaj robi Alex. Też dobrze to zrobiłeś. Naturalnie, no w końcu się zaczął czegoś uczyć chyba od Dominiki. powiedział to bardzo naturalnie, bez zająknięcia, bez cienia podejrzeń też. Ale to jest jak ja i Julia. To jest w ogóle, to jest dokładnie to samo. No. No tak, bo słuchajcie, te sytuacje są generalnie analogiczne, co nie? Więc po prostu tak, no bardzo łatwo w takich sytuacjach o rzucenie podejrzeń właśnie na osobę, która ma z kimś beef, czyli masz z kimś, boże, jest polskie słowo. Nie kłótnie, no wiecie o co mi chodzi, po prostu ma z kimś na pieńku. Mam taką nadzieję, że oni dzisiaj z kimś zwerbowali, a nie wzięli pisarza. Aha, czyli oni będą myśleli, że jak wejdzie za chwilę zapewne Mikołaj, że został ktoś zwerbowany, a tutaj gra była troszeczkę inna. Okej. Okay. Czyli to jeszcze może bardziej zamieszać w głowach reszty. No będą myśleli, że jest więcej o jednego zdrajcę. No, tylko że oni tak naprawdę nie wiedzą, ilu jest zdrajców w tym momencie. Więc mindfuck. Skoro Mikołaj dla nas jakoś analiza, trochę rozumiało się to, że tylko on jest wolny Aleksa. Wiesz co chodzi, zniknął ktoś, kto głosował na Aleksa. No tak, bo że to była jedyna osoba tak naprawdę, która głosowała na Aleksa. Nikt tego tematu nie podjął. Ja nadal nie rozumiem tego, dlaczego Joanna... Nie wiem, czy ona zapomniała o tym, o tej... Przecież tam była Dorota w tym aucie też. O tej sytuacji, gdzie Alec się wykaraskał i powiedział, że trzech osób nie było na śniadaniu, że wiedział, że trzech osób nie będzie na śniadaniu, tak? Wtedy. To oni zakopywali w grobach. To było grube. Nie wiem, dlaczego ta sytuacja nie jest poruszana cały czas. Nie wiem, na co Aśka czeka zresztą. Tamte osoby, które były w tym aucie. Alex od początku jest osobą bardzo wysoko na mojej liście. Mikołaj dwa razy go wskazał. Dwa razy powtarzam, pójście na moją tabliczkę, na kogo ja głosuję. Asia, dlaczego nie poruszyła... Dlaczego nie poruszyliście tamtej sytuacji? Naprawdę, tego kompletnie nie łapię, co nie? Wiesz, on się tam nie wytłumaczył w tak naprawdę żaden racjonalny sposób. Spodziewałem się tego, że Mikołaj odpadnie. No, nie myślę, że Malwina wchodzi, nasza niemrugająca. Prosto z horroru. Prowadząca. I nagle pojawia się brokatowa postać. Kolejna cekinowa bomba wchodzi na śniadanko. I co teraz? Jeden wielki zonk. Szok i niedowierzanie, Niesamowicie się ucieszyłam, gdy Mikołaj wszedł. Boże, normalnie Mikołaj. Widzę, że w końcu twoja prawdziwa, naturalna osobowość się przebija. Bardzo dobrze. Czerwonego dywanu tylko brak. Malwina, musisz to naprawić. Kolejnym razem w ogóle. Wydaje mi się, że na tym etapie każdy powinien dostawać już czerwony dywan, że to przetrwali do tej pory. Dotrzymam słowa i to naprawdę chyba była największa niespodzianka dzisiejszego poranka. Ale muszę ci coś powiedzieć, Mikołaj. Tutaj mi nie gra trochę ta cekinowa góra do tych spodni casual i tej bluzki, czy tam nie wiem, bluzy casual. Czegoś tu brak. Czegoś jeszcze tu brak. Ale jesteś na dobrej drodze. Mikołaj w różowych cekinach. O fuck, no to teraz się namieszało. W ogóle jakie kolczyki ma Sandra, Chryste Przenajświętszy, co nie? Dziewczyny, powiedzcie mi, że czy to się łatwo nosi, jak coś takiego wisi wam tutaj i to jest dosyć ciężkie, czy bo nie wiem, czy to jest wygodne. Nie wiem, nie znam się, tylko pytam z ciekawości. Powiedzcie mi, jaka była najcięższa rzecz, którą mieliście na uszach? W momencie, jak Mikołaj wszedł do sali, to wstałem, mocno się na niego praktycznie rzuciłem, przytuliłem. No tak się właśnie tworzy pozory, że się nie jest zdrajcą, co nie? Taki właśnie sposób. Więc Alex chyba naprawdę wyciąga wnioski i się uczy być zdrajcą. Odkupił mnie tak naprawdę w pewnym sensie. No tak, odkupił cię, no bo cóż, on wie. On wie, więc odkupił cię. Niech ty odpadł? No. No słuchajcie, po Mikołaju, Mikołaj...
jest tak naturalny w tym, że naprawdę ciężko go podejrzewać o bycie zdrajcą. Więc naprawdę on ma też potencjał, żeby daleko zajść. No, oczywiście wyłączając z tego równania zdrajców, bo wydaje mi się, że zdrajcy go szybko... Miałem akurat świadomość tego, że sytuacja będzie tak wyglądać, że pojawią się wszyscy i że przez jakiś czas nie będzie wiadomo. No bo cóż, no, zdrajcy wiedzą, jaka tutaj jest rozgrywka. Został zwerbowany nowy członek do zdrajców. Wchodzi w grę inna opcja, której do końca nie rozumiemy. Przynajmniej ja nie rozumiem. Zobaczymy. Malwina, gdzie jest Malwina? Gdzie są moje piękne oczy, które się nie ruszają? Gdzie są te źrenice, gdzie jest ta tęczówka? Gdzie jest? Pytam się, gdzie? Mi się coś w głowie świta, że jedną z osób, która była zakopana, jednak był zdrajcą. Ciebie nie zakładam? No dokładnie, no bo Alex jest zdrajcą i bardzo dobrze, że to poruszasz, bo jest to bardzo dobry kierunek. I teraz może w końcu się Aśce przypomni sytuacja z auta. Więc mi cały czas Alex nie przypomni. Aśki nawet nie ma przy tej rozmowie, dobra, o czym ja mówię? Słuchajcie, co może mi za argumenty padać? Właśnie jedno jest inaczej. Tak samo jak Mikołaj. Przeczuj teraz. Znaczy, no właśnie, tylko różnica polega na tym, że... Alex dał naprawdę wiele powodów na to, że jestem zdrajcą, no. Ja wiem, że my trochę mówimy to z poziomu, no po prostu mówimy to z poziomu osoby, które wiedzą, że on jest tym zdrajcą, no bo po prostu to wiemy, tak? Nadal się zastanawiam, czy nie lepiej byłoby, gdybyśmy nie wiedzieli, no ale produkcyjnie byłoby to strasznie trudne. Natomiast dał strasznie dużo powodów ku temu, no. I te jąkania, i ta czerwona twarz co chwilę. I po prostu ta wpadka z tym autem, jakieś takie wypowiedzi nie do końca trafione też nieraz, kołowanie po prostu, wymyślanie, konfabulowanie, więc naprawdę, no tutaj, no nie wiem, no, wydaje mi się, że jak gdybym ja tam był, to Alex byłby już od jakichś kilku odcinków na górze u mnie, naprawdę. Jedno jest pewne, jeśli decydujemy się na... To musimy wszyscy, tak. No właśnie, tylko to będzie dosyć trudne. No, tylko teraz Maciej, uważaj, żeby za chwilę nie padło na ciebie podejrzenie, że skoro tak bardzo chcesz Aleksa wyrzucić, to może ty jesteś tym zdrajcą. Bo pamiętajcie, że tu każde słowo, każdy gest, każde rzucanie podejrzeń na kogoś innego może zwrócić podejrzenie na was. Po prostu tak to działa. Moje oczy są dzisiaj skupione na postaci Aleksa. Oczy szeroko zamknięte czy otwarte? W przewidywaniach pojawia się Alex. No to może w końcu coś zróbcie z tym. Bo ja mam wrażenie, że oni naprawdę cały czas trochę skupiają się na osobach wokół których jest najwięcej dram, a nie idą tak jakby właśnie za głosem tej intuicji, za głosem przemyśleń na podstawie całości tych wszystkich dni ostatnich, tylko non-stop się skupiamy jednak na osobach, z którymi się wydarzała jakaś sytuacja w tym albo w poprzednim dniu, maksymalnie. Który jest na listach wielu osób, chcą sięgnąć po jego nazwisko. Wiecie co, teraz się wszystko posypie. Znaczy, dla zdrajców się oczywiście nie posypie, będzie dla nich to świetne. Teraz wszystko... czuję, że tutaj stolik zaraz będzie przewrócony. Może komuś się uda ten stolik przewrócić i to będą właśnie zdrajcy z tego programu. Komuś innemu się nie udało. Wow, wywrócić stolik. A jak to było tak, wywrócić stolik? No cóż, przykro mi. Znaczy nie przykro mi, absolutnie. Tutaj mamy sytuację za chwilę, która może zmienić całkowicie dynamikę grupy. I rzucić cień podejrzeń na jednych, ochronić innych. Wszystko się może zdarzyć, gdy głowa pełna marzeń. Słuchajcie, musielibyśmy zdobyć większość. Powoli zostałem po prostu grze sami zawodnicy, z którymi jestem mocno związana, a ci, z którymi nie jestem związana, są mocno związani z Aleksem. Czy my tutaj będziemy mieli za chwilę wojnę dwóch zdrajców? Wojnę, czyli jeden, Dominika i Alex, i ich sojuszników? Ej, to by było coś. Nie pomyślałem o tym w ten sposób. Ale do tego może dojść. Poplecznicy Dominiki, poplecznicy Aleksa. Wojna o pulę między zdrajcami. A reszta myśli, że są na dobrej pozycji, a tak naprawdę grają cały czas na zdrajców, którzy się między sobą nawalają? To mi graj. To zaczyna być coraz trudniejsze. Dzień dobry. Oversize, jaki oversize. Dzień dobry. To nie było mrugnięcie, to było spojrzenie się w dół. Zdziwieni rozwojem wypadków. Bez mrugnięcia póki co. W nocy eliminacja się nie odbyła. Nadal bez mrugnięcia. Dobry montaż, no bo ostatnio montażyści kilka milisekund nie było cięcia i było mrugnięcie widać. Tak nie możemy robić, pamiętajcie o tym. Nikt nie musiał opuszczać zamku. Nadal bez. Portrety wiszą na ścianie. Było jedno mrugnięcie. Nie będę
przekreślać żadnego z waszych imion. No, posypało się. Dobra, Malwina, wiesz co, naprawdę. Ty, bo to mi się po prostu już nie chce, co nie? To mi się po prostu już nie chce. Chociaż może mi posłuchała i po prostu włączyła nawilżanie w tym odcinku. Pamiętajcie, nawilżanie to bardzo ważna rzecz. Picie wody. Ale jak to się mówi, co się odwlecze, to nie uciecze. Bądź inaczej, nie ma róży bez kolców. Podczas narady zdrajców powstała czarna lista. Bitches! Dostałam kopertę. Tak, na pewno się nikt tego nie spodziewał, kto nie oglądał innych serii, co nie? Bo ktoś z was też napisał pod jednym z filmów, że generalnie wszystko to jest też w innych seriach, bo to jest format, tak, międzynarodowy. Jest to też w innych seriach zagranicznych. Mi się wydaje, że oni przewertowali przynajmniej kilka z nich, zanim poszli do tego programu. W tej kopercie są trzy imiona. Te trzy osoby będą dzisiaj bardzo bacznie obserwowane przez zdrajców. No, nie tylko przez zdrajców, przez wszystkich tak naprawdę. A jedna z tych osób zostanie dzisiaj wyeliminowana. Przez zdrajców. Adam, twoje miejsce na tej liście. No i co to zmienia nam? Co to nam zmienia? Skupienie będzie całe na tych trzech osobach teraz, przez cały dzień. Spodziewałem się, że albo w ten czy inny sposób będą chcieli się mnie pozbyć. No tak, dokładnie. Bo teraz tak, ja rozumiem, że najpierw będzie też okrągły stół standardowy, a potem dopiero zdrajcy będą decydować. Więc to właśnie może rzucać cień podejrzeń też podczas okrągłego stołu na wyrzucanie kogoś, tak? Joanna. Joanna jest oczywistym wyborem, ponieważ jest silna, więc tutaj to nie uderzy w nią jako osoby zagrożonej podczas okrągłego stołu, podczas obrad, tak mi się wydaje przynajmniej. A z Adamem jest trochę inna sytuacja z tego powodu, że Doris była święcie przekonana, że słyszała rozmowę zdrajców, czyli Mikołaja i Adama. Czy uważacie naprawdę, że to były haluny, czy wizje, czy może był to sen na jawie? Jedną z tych osób, zdrajców, jest osoba, która jest bardzo blisko mnie. No to tak, Joanna, czy teraz zweryfikujesz swoje zdanie i jednak z Olgi przerzucisz swoje podejrzenia na Dominikę? Ponownie. I na pewno ma taki dylemat moralno-etyczny. No, Dominika miała spory dylemat, żeby ją wpisać na tą listę. Miała z tym problem. I sposób mnie wyeliminować. Boże, zapomniałem, że Mana jest w tym programie. Pokazali jej twarz na sekundę i sobie przypomniałem, na szczęście. Mikołaj. Spojrzała na mnie, powiedziała... Ale ty też jest na tej liście. A to ciekawe jest, bo to tak naprawdę chroni go trochę przed... Chociaż wiecie co? Nie, nie chroni go, bo chciałem powiedzieć, że chroni go przed eliminacją przy okrągłym stole. Ale nie do końca tak jest, z tego powodu może to rzucić podejrzenie takie, że on jako zdrajca sam się wpisał na tą czarną listę, żeby te podejrzenia zniwelować. To jest ta jedna z opcji, o których rozmawialiśmy na końcu ostatniego odcinka. Zasmuciłem się i ucieszyłem jednocześnie. Obawiam się, że to nie będzie zbyt miły dzień. Kto z was zostanie dzisiaj wyeliminowane? No ale zaraz, to będzie ten okrągły stół, czy po prostu... Nie będzie go i będzie tylko eliminacja zdrajców, bo już się trochę gubię tutaj. Też jasno nam tego znowu nie powiedzieli, no powinni to jest kluczowa informacja dla mnie w tym momencie. Do tego, żebym mógł to jakoś komentować sensownie dla was dalej, no i to jest najbardziej kluczowa dla mnie w tym momencie informacja. Bo ona buduje pewien rodzaj mojej też narracji. No, dlaczego nie mówicie takich podstawowych rzeczy, no? Powinniście powiedzieć, czy będzie najpierw stan, tak jak zawsze, rozmowa przy okrągłym stole i dopiero potem eliminacja zdrajców. Na tej liście mogą być imiona zdrajców. Widzimy się na misji. Miny macie tak morowe, że chyba muszę wam osłodzić dzisiaj trochę ten dzień. Czyli no po prostu też nie powiedzą nam... No i widzicie, ja bardzo mnie to wkurza, że tych kluczowych informacji na temat... W takich sytuacjach konkretnie, jak zmieniamy trochę zasady gry, to powinny te zasady być wyjaśnione jasno i klarownie. A tutaj mi brakuje bardzo ważnego elementu w postaci tego, czy będzie najpierw ta rozmowa przy okrągłym stole i dopiero potem eliminacja zdrajców, czy mamy tylko eliminację zdrajców. Możecie wywalczyć wspólnie nawet 40 tysięcy złotych. No wiecie, no to jest w tym momencie jakiś półmetek tego programu, tak, to jest 7 odcinek, więc wydaje mi się, że to jest około półmetka. Więc te stawki muszą być coraz wyższe, tak, no bo jak mamy 500 000 maksymalnie w puli, oni prawie całość mają jakby zgarniętą z tej kasy potencjalnej, więc no musi stawka rosnąć. Odwrócenie uwagi. Być może się mylę, ale wątpię, żeby na niej był zdrajca. No i masz rację, nasz Aquamanie, zdrajcy tam nie ma. Ale niektórzy mogą pomyśleć, że jest. Kurde, dzisiaj... Macie jakieś takie pewniejsze wybory? Dobra, czyli będzie chyba okrągły stół najpierw, z tego co rozumiem. Aha, czyli jeżeli oni by odrzucili kogoś przy okrągłym stole, kto jest na tej czarnej liście w tym momencie, to zostaje dwójka wtedy, z której i tak zdrajcy wybiorą, żeby ktoś odpadł. Z tego co rozumiem, tak?
No to jest, widzicie, i to jest właśnie z tego powodu, między innymi jest to kluczowa informacja dla mnie przy komentowaniu tego programu w tym momencie, no. Ja jestem stały w uczuciach. Aleks. O, Mikołaj, no dobrze, zapamiętamy to. No, przytaknij, to jest ten moment, kiedy... Mm-hmm. No przecież Boże, no przecież Aleks, no Aleks po prostu już zaskarbił sobie miejsce w sercu Mikołaja i to się nie zmieni raczej już nigdy w tym programie. Ale wiecie co, Asia przyszła i powiedziała, że to nie Aleks. Gadała z nim... Skoro źle usłyszałam, nie chcę plot puszczać, więc bierzcie na to na mnie. Nie było czegoś takiego w ogóle. Nie, nieprawda. Też na serce powiedziała, że Aleks jest bardzo wysoko u niej. Ale do Dominiki to powiedziała. A może ona testuje Dominikę w jakiś sposób? Dlatego coś chyba do niej powiedziała. Okej. To nie Aleks. Na jakiej podstawie? Nie wiem. Wiecie, co mi się nie podoba? A może Joanna rozgrywa już własną grę i testuje po prostu zachowania Dominiki względem tego, co mówi o Aleksie, bo uważa może jednak w głębi serca, że Dominika i Aleks są właśnie zdrajcami. Olga. O Jezu, to jest taki zły strzał z tą Olgą, naprawdę. Jest bardzo jakby sprytną osobą. Uważam, że ona jest mocna i jakbym była zdrajcą, to mnie wyeliminowała, a nadal ona jest w grze. No tak, to jest strategia zdrajców, tak, która właśnie zaczyna działać, moi drodzy. Pamiętacie, że wyeliminowali na pewnym etapie Agnieszkę zamiast Olgi wtedy. I właśnie to była jedna z ich strategii, żeby zostawić Olgę, żeby rzucić na nim cień podejrzeń, że jest bardzo silna, a strategia zdrajców do pewnego momentu była taka, bardzo prosta, że eliminujemy najmocniejsze ogniwa, tak? I był taki moment, że wyeliminowali nijakie ogniwo, najsłabsze, takie wiecie, cicho-ciemne. I to był moment zwrotny według mnie, gdzie trochę się lojalnym posypała strategia zdrajców, która do pewnego momentu się rzeczywiście sprawdzała. No i wtedy teraz mamy owoce tych plonów, które zasieli zdrajcy. To jest właśnie ten moment. Co do Olgi, po pierwsze moja wątpliwość jest taka, że ona się bardzo dobrze przygotowywała do tego programu. Wprost powiedziała o tym, że ogląda inne edycje. Proszę bardzo. No oczywiście, ja bym tak samo zrobił. Gdybym miał brać udział w takim programie, to też bym tak zrobił. Ale bym nie mówił o tym nikomu. Absolutnie. Że ona przygotowywała się, ona się trasowała do bycia zdrajcą. Ba! Ona nawet do swojego psychoterapeuty zadzwoniła z pytaniem, jak ma sobie radzić w programie, jak działa. Wow, Olga, aż tak? Kurde, no to szapoba za przygotowanie. Natomiast po co się tym chwaliłaś, Sandrze? Po co ci to? Na co to komu? Na co? No nie robi się tak, no. To cię może właśnie, to może właśnie implikować to potem w konsekwencji, że jesteś tym cholernym zdrajcą. Z drugiej strony mogła sobie pomyśleć, że taka szczerość może spowodować zbudowanie zaufania z Sandrą też. Wiecie, to jest przygotowanie masterskie jakby, nie? No. Nie wygadasz się, Olce. Nie wygadam się. Patrz na mnie, bo w ciebie najbardziej wątpię. No nie, tam Mikołaj to jest łagodny baranek. No nie no, żartuję, jak pokażę pazury to... albo cekiny, to wióry lecą. Każdy z nas myśli o Olze. No, prawda jest taka, że tu każdy już myśli o każdym. Żeby koniecznie znaleźć mózga operacji pod tytułem zdrajcy, że to jest na pewno mężczyzna. A może być kobieta i może być kobieta, no. No patrzcie, widzicie? Tutaj wszystko, każde zdanie jest już brane, mielone, weryfikowane, analizowane, sprawdzane, interpretowane w każdą stronę. Robi się gęsto, moi drodzy i moje drogie. Olga ukierunkowuje grupę na konkretne osoby, a bądź czasami z drugiego rzędu, jest zastanawiające. No właśnie. I jeszcze dorzućmy fakt, że jest silna, zdrajcy jej nie wyrzucili. No Olga jest zdrajcą, co nie? No musi być to, po prostu musi być zdrajcą, no i koniec. Albo jest bardzo dobrą liderką, albo jak to typowe dla zdrajcy, chce wykasować się lojalnych z programu. No ja Olze życzę dobrze tutaj w tym programie, natomiast chciałbym zobaczyć minę grupy, która ją wyrzuca. A Olga mówi, że jest lojalna, że była lojalna. Chciałabym to zobaczyć. Nie chcesz być zdrajcą? Nie. Bo jestem! Jakby... Kochana, ja już po prostu nim jestem, więc nie muszę chcieć. Po prostu już jest nim jestem. To czuję w plecach, nie? Że ja czegoś nie widzę. Olga, to po prostu... Ty się tak nie uśmiechaj, bo jeszcze Joanna spojrzy w lusterko i zobaczy twoją reakcję. Dlatego, że tej osobie ufam w jakiś sposób. O mój Boże, no. Joanna, tutaj testowanko robimy. Bo wypierasz. Albo nie chcę widzieć, no wiesz, o co chodzi, nie? Po drugie. No nie chcesz widzieć, bo już Joanna była na dobrym tropie. Na początku podejrzewała Dominikę. Potem skierowała swoje podejrzenia na Olgę. Czas na powrót do prawdy.
Dla mnie Joanna i Olga są najbardziej spostrzegawcze i najbardziej potrafią wytropić zdrajcę. No. Tylko, że to Mikołaj jak na razie wytropił zdrajców. Chyba zapomniałaś o tym, czyli ciebie i Aleksa. A szczególnie Joanna. Ona w głębi duszy nawet może podejrzewać mnie. No na pewno, przecież ona to wie. No to sama powiedziała, tylko że potem zmieniła dziwnym trafem swoje podejrzenia na Olgę, no nie do końca też w merytorycznie racjonalny sposób. Chodzi o to, że mi się wydaje, że wszyscy chcą chyba dzisiaj na Aleksa postawić, tak? Właśnie srasz do swojego gniazda. Ale wiem, wiemy, że taka strategia już była obrana przez nią, wypowiedziana przez nią dwa odcinki bodajże temu, że jeżeli do tego dojdzie, no to po prostu go poświęci, no. Powiem wam, że ja już nie wiem, bo ja dzisiaj, kurde, już miałam taki miszmasz, że ja obstawiałam Olgę. Jeżeli nie będzie poważnej decyzji, to ja postawię na Dorotę, bo dla mnie Dorota jest osobą, z którą jestem najmniej związana. Z Dorotą będzie troszeczkę taka sytuacja jak z Tadeuszem, naszym ukochanym. Cóż, ikoniczna postać również tego programu. Było, minęło, oby nie wróciło. Żegnamy, tak, pożegnaliśmy już, tak, i dokładnie. To nie było do zobaczenia, to było pożegnanie, jak to sam stwierdził. Więc no tutaj, no, może być taki przypadek jak z nim właśnie, że stanie się zbyt wkurzająca dla grupy i podziękujemy pani. Wyobraźcie sobie w ogóle, że jesteście zamknięci non-stop z tą samą grupą ludzi. To jakiś taki turnus bez wyjścia. Turnus bez ucieczki. Jeżeli nie okaże się to Aleks i odwalimy lojalnego. No ale to takie prawdopodobieństwo jest zawsze, jak na razie świetnie wam idzie. Na razie tylko Monique została poprawnie wytypowana, natomiast to był tak banalny wybór, że... Znaczy to było zbyt oczywiste, co nie? To było tak oczywiste, że musiało się wypełnić. Los Moniki był przesądzony od pierwszych sekund tego programu. Jeżeli dzisiaj z naszej trójki, to znaczy z tej nominowanej, odpadnie Adam. Nie, ja odpadnę, co? Ja uważam, że pójdzie Mikołaj. I to, no widzicie, i teraz nadal nie wiemy, czy będzie stół. I to jest znowu kluczowa informacja w tym momencie dla mnie. Do komentowania, ale ja nie wiemy tego. I bo to widzicie, to w zależności od tego, czy ten będzie ten stół, czy nie. No ja tego nie wiem, no. To by było takie czysto. Ja uważam, że pójdzie Mikołaj ten. Co tu się? Wał dostałem. Nie wiem, czy to będzie widać, ale mam ciary. Boże, mam ciary. Oh my goodness. Fuck, w ogóle się tego nie spodziewałem. Malwina kamieniami rzucamy teraz? Do ludzi? Ej, to w ogóle było powalone, totalnie. Chciało się przez chwilę, że gramy w filmie i że to była kula. Tak to zabrzmiało, jak się ta szyba rozwalała. Znaczy oni o tym wiedzieli, ale chyba nie. Jezus Maria. Ja się rzadko boję. I w ogóle na horrorach się też nie boję. A tu się po prostu tak zesrałem. Mocno przyjeb... Jesus. Tylko szybę zbiło. Career racer. Tak szczerze rozdygotana, bo to chyba pierwsza kolizja w moim życiu. Ale co tu się stało z tym autem? Co tu się wydarzyło? Nawet nie wiem, w co ja uderzyłam. To coś wpadło chyba do tego samochodu. Ktoś coś czymś rzucił chyba. Straciliśmy okno i pół drzwi. Co tu się wydarzyło? Czekajcie chwilę. Ja cofnę na chwilę sobie. Ona wjechała w ten płot. Wjechała w ten płot chyba. Chyba w ten płot walnęła. Asia była przerażona. Może nie tyle przerażona, co bardziej taka zmieszana. Słuchajcie, ja bym chyba, nie wiem... Ja miałem raz sytuację, jechałem z przyjaciółką i prawie przywaliła drzwi o drzwi auta drugiego. Na szczęście tego to się nie stało, ale było dosłownie, co nie... Coś dodatkowego, co ją trochę obciąża razem z dominacją. Tak, ona słuchajcie, rąbnęła w tą bramę, jak przyjeżdżali po prostu. No wjechała w tą bramę, co nie. Ja nie mogę, ludzie, ale mi się ciśnienie podniosło od razu, co nie? Patrzyłem i ona się właściwie nie kończyła. Czy będziemy mieli spinaczkę? Przywiozła nas tutaj Malwina, każe nam tam wejść i skoczyć. No nie, no bez przesady, no. No bez przesady. Nie. Wydaje mi się, że raczej będzie spinaczka niż skok. No i tu by się przydał Robert. Liny. Wysokość, więc na pewno misja związana z... wspinaniem się gdzieś. Czy ktoś ma tutaj lęk wysokości? Czekajcie, ile wolei zostało? Przeliczmy sobie to. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden, dwa, na 13 osób. Zaczynaliśmy od 24. Och, tak szybko odpadają, tak szybko dorastają. Zadanie, które będziecie mieli wykonać, można nazwać ekstremalne. Oj, dla Malwiny chyba jest ostre słońce. Wiecie, o co chodzi ze słońcem ostrym? Że nie musi walić takie bezpośrednie słońce, to żółte.
Tylko nieraz jest coś takiego z tym słońcem, że to światło się tak dziwnie rozszczepia i po prostu wali po gałach, nawet jak nie jest takie promieniste. Nadążamy. Będziecie je robić w dwóch turach, czyli dwa razy. Cztery osoby z tej grupy zrobią sobie mały spacerek. Okej. Okay. Spacerek w powietrzu. Okej, okay, rozumiem. O fuck, o nie. Na jednej lince. Ja po Asi pierwszy raz po tym wypadku zobaczyłam jakiekolwiek oznaki stresu. No kurde, słuchajcie, no też bym się zestresował, jakbym wjechał w bramę, co nie? Bo no, komuś się mogło coś stać. Przecież Dominika była przy tej szybie, mogło, nie wiem, jej w oko wlecieć coś. Ludzie, ja pierdzielę, co nie? Pozostała część grupy będzie tu na dole. Odpowiadała na pytania, które wam zadam, dotyczące waszych czterech współtowarzyszy na linach. Do tego zadania, żeby szła na górze, wybrałbym na pewno Olgę, bo wydaje mi się, że ona ma dobre poczucie równowagi. Aquamena bym wybrał chyba. On się niczego po prostu nie boi. Może surfera? Fizycznie jest też spoko. I kogo jeszcze? Następnie poproszę o odpowiedź te osoby. Jeżeli będzie zgodność odpowiedzi, za każdą zgodność płacę 500 zł. What? A, i Stanleya. I przejdźmy dalej, bo muszę zrozumieć jeszcze raz tą konkurencję. Cztery osoby. Tak, moja mina właśnie, Stanley wyraża moje właśnie tutaj zakłopotanie. Perfekcyjnie wyraża moje zakłopotanie. Pięć pytań, można zarobić 10 tysięcy złotych. Jeżeli cała czwórka przejdzie po tej linii do końca, podwajam stawki. O matko, czyli jeszcze, no właśnie, super. Czyli nie dość, że musi być zgodność odpowiedzi, to jeszcze musi przejść po tej linii. To samo robią następne cztery osoby. I do zarobienia kolejne 20 tysięcy złotych. Dlatego jest 40 w puli maksymalnie. O matko, o matko. Adam też jest dobry fizycznie. To teraz dowiecie się, kto będzie spacerował. Czyli oni będą wybierać, tylko dowiedzą się. Odpowiedź znajdziecie na stole. O, mamy sztylety, które były w pierwszym odcinku, które zostały tylko raz wykorzystane. Ja nadal uważam, że wprowadzili nas w błąd, jeżeli chodzi o to, jak będą wyglądały eliminacje. Wydaje mi się, że one miały tak wyglądać właśnie. Z tymi sztyletami i z tym takim kamiennym, marmurowym stołem. Potem jednak stwierdzili, że robimy po prostu okrągły stół i siedzimy przy nim. A nie jakieś tam wypowiedzi, takie wiecie, orędzia wręcz, bo to tak wyglądało trochę. Proszę, aby każdy z was wziął jeden sztylet. Tylko sobie jeszcze nie wbijamy. Znaczy wbijamy sobie w sumie cały czas. Wyjmujecie sztylet z pochewki. Dlaczego nie powiedziała z pochwy? Jakiej pochewki? Nie infantylizujmy słownictwa. Aż tak bardzo. Po co? Pochwa? Normalne słowo, tak? Ja się tak trzęsłam po tej całej sytuacji z autem, że mówię, Olga, weź. No i ma Joanna, czyli będzie szła po linie. Taki mi podała, że losowała za mnie. Trzeba było samemu wybierać, a nie. No to Olga, jesteś już skreślona, łaski. No i żałuję, że to nie byłam ja, no bo przynajmniej się rozruszała. No, Olga by na pewno chciała, no bo to jest jakby no dla niej naturalne środowisko po prostu, no. Czy jesteście gotowi na spacerek? Myślę, że Mikołaj to jest bardzo gotowy. Spacer w przestworzach, no czegoś tutaj nie chcieć, co nie? A wy jesteście gotowi na spacerek? Spacerek już, tak? Czy 10 tysięcy kroków zrobione dzisiaj? Ten dzień dzisiejszy to jest mój najlepszy dzień od początku tej całej przygody. Boże, on jest zachwycony naprawdę, tym jest po prostu zachwycony. Aj, Dorotka, Joanna i Maciej. Dorota, czy Doris jest na to gotowa? Czy my jesteśmy gotowi na Doris na tej lince? Nie wiem. Jej twarz mówiła, nie, ja nie dam rady. Kochana, tutaj nie ma wyjścia. Stawka, pieniądze są w grze, nie masz wyjścia. Życzę miłych doznań. Miłych doznań. No ekstremalne doznania też potrafią być miłe, czyż nie? Ale jest jakiś taki zmarnowany tam stoi, nie wiem. No, ma oczywiście bezpieczeństwo ponad wszystko. Uprząż. Karabinki. Nie wpadł mi do głowy by taki pomysł. A czy wy na przykład mieliście takie marzenie, żeby po prostu nad przepaścią się przejść? Jeżeli macie takie marzenie, to się zgłoście może do drugiego sezonu, który zapewne będzie według mnie. Słuchajcie, no wiele marzeń można spełnić w takich programach, wiele. Próbowałam opanować łomotanie serca i nogi, którymi drżały. Słuchajcie, najważniejsze to jest to, żeby nie zejść przed wejściem. Bo jak się zejdzie przed wejściem, to się już nie wejdzie. I jest klops. Ja mam, proszę cię, lęk wysokości. No i mamy problem tutaj. Puh.
No ale słuchajcie, jak idziemy do takiego programu, to się musimy ze wszystkim liczyć niestety. To nie są kanapowczynie. Zapraszam tutaj na moje reakcje. Kanapowczyń, na kanapowczynie. Tam też się dzieje. Tylko na trochę innej płaszczyźnie. Ja na balkon nie wychodzę, bo się boję. To na szczęście to nie jest balkon. Czyli Dorota nie jest monitoringiem sąsiedzkim. Ach, a ona byłaby świetnym monitoringiem sąsiedzkim. O Jezus Maria. Słuchajcie, Lina jest tu, Dorota jest tu. Ewidentnie. No, ale mi serce bije, Boże. Kto jak nie wy, co nie? No kto jak nie wy. Wiesz, co mi się przypomniało? Tyrolka z Królowych Przetrwania. Królowej Przetrwania. W sumie wszystkie były królowymi. Macie tutaj reakcję na Królowe Przetrwania. Najbardziej ikoniczna seria. Chociaż ciężko powiedzieć, czy najbardziej. Wszystkie są mi ikoniczne, ale to było coś. No to ja już zrobiłam zadanie, możemy iść? Aśka is over party. Aśka is over party. Ale wiecie co, nie będzie takie trudne, jak myślałem, bo te linki są dosyć gęsto, te, na które się można podtrzymać, tak? Nie jest najgorzej. Tak, mówię to z poziomu mojego biurka i siedzącej dupy na krześle. Jak ja mam nie patrzeć w dół? Jak ja mam patrzeć w dół? Dorota, świetna. Twoja reakcja jest po prostu świetna. Po prostu... Nie wiem jak, bo też bym patrzył. No, jak się w dół patrzy, to jest gorzej. A oni muszą wszyscy iść. O, świetnie po prostu. W tym momencie bardzo się bałam, najbardziej się chyba bałam w tym momencie, kiedy musiałam puścić jedną ręką linę. Ej, słuchajcie, naprawdę to jest ekstremum. Tam są na dole dwie linki, co nie? Ale one są cieniutkie. Jezu. Ja pierdzielę, co nie? To jest grube. Żeby pokazać tabliczkę, będzie musiała puścić jedną rękę. Ej, rzeczywiście. Nie, to jest jakieś, wiecie co? Oni tutaj po bandzie lecą, co nie? Boże, nie trzęście ty! Nie, to jest jedna linka. I właśnie oni muszą wszyscy iść stabilnie, co nie? Dorota, przestań tym trzęsieć! Przestań tym trzęsieć, matko święta. Emocje idą w górę. Ten wiatr wiał mi po prostu w twarz. I właśnie, ciekawe jaka prędkość wiatru jest, no. Wszystko to ma wpływ. Wszystko tu ma... To też ma znaczenie przecież na ich stabilizację, co nie? Tego jak idą. Te liny były coraz bardziej śliskie od deszczu i się w ogóle nie czułam pewnie. O, jest jeszcze deszcz. W ogóle oni powinni mieć rękawiczki jakieś tutaj. Po boskach, pan się zesrał. Zaczynamy. No ja też bym się zesrał, szczerze mówiąc. Mimo, może po górach chodzę, po Tatrach Wysokich między innymi, to chyba i tak bym się zesrał, bo tutaj nie ma stabilizacji żadnej. Kto z nich, waszym zdaniem, jest najatrakcyjniejszy? Co? O co chodzi w tym zadaniu? Nie załapałem tego, jest godzina 1:20. A poza tym, wiecie, ja jestem już starszy, tak? Więc ja mogę długo dochodzić do tego, o co chodzi. To jest w ogóle wyjątkowa sytuacja i bardzo taka niespotykana, dlatego że wszyscy moi koledzy i moje koleżanki są naprawdę wyjątkowo atrakcyjni. W sumie tak. No bo przecież do programu się nie bierze osób nieatrakcyjnych, czyż nie? No nie, no, Ameryki nie odkrywamy, ale tak. Kto z was, zdaniem grupy, jest najatrakcyjniejszy? No ja już po prostu jakby wypadam z tej konkurencji, więc... Oj, Doris, już nie przesadzaj. Wiek nie ma znaczenia, można być atrakcyjnym w każdym wieku. No ale wiadomo, że tutaj chodzi o to, że najatrakcyjniejszym, no. Było oczywiste, że będzie to Joanna. Joanna, pokaż. Mikołaj! Jezu! To jest takie zadanie jak na weselu, co nie? Że są odwróceni do siebie, para młodych jest odwrócona i zgadują odpowiedź na pytanie i że musi być ona taka sama, co nie? To na tej samej zasadzie działa. Dobrze. 2000 dla was! Brawo! Czyli patrzcie, oni się muszą już znać, co nie? Żeby tutaj dobrze jakby odpowiadać, no, zgodnie ze sobą. Boże, jak tu wieje! Ja mam ten wiatr, widać, że jest mocny, co nie? Kto z nich, waszym zdaniem, jest najgroźniejszym przeciwnikiem? Z tej czwórki? No to Aśka, no! Maciek albo Joanna. Maciek? Pamiętajcie, oni muszą pomyśleć w taki sposób, żeby dla nich ta odpowiedź też była łatwa do odgadnięcia, co nie? No to jest ta sama gra, co na weselu, no tak jak mówię. Ja kartki nie przewracam. Dorota na Joannę, Joanna na Macieja. Joanna na Macieja, błąd, co nie? Powinnaś, kochana, na siebie zagłosować. Musisz bardziej uwierzyć w siebie. Mikołaj na Joannę i Maciek na Joannę. No i dziękuję, Joanna, właśnie straciłaś 500 zł. 1500 zł, oszaleliście? No ale, no Joanna, serio, no przecież tutaj mieliśmy... Dla mnie to była oczywista sytuacja, no jednak. Asia, więcej wiary w siebie! To samo powiedziałem przed chwilą. To samo powiedziałem. Kto z nich jest najbardziej godny zaufania? Uuu,
Kurczę, Kajta. Najbardziej godny zaufania. Maciej. Chyba. Do tej, jakbym miał wybierać z tej grupy, to Maciej. Maciej. Mhm. Muszę przewracać. I tu się posypało. O, Mikołaj na siebie głosuje. No oczywiście, co nie? Mhm. No, w tym momencie właśnie po raz kolejny na siebie zrzuca podejrzenia. Brawo. Brawo. Kołaj na siebie, ja nie mogę z tego. Co on robi? No to ja wygrałam. I Maciej też na Macieja głosował. Macie 1000 zł więcej. Kto z nich? Matko, to zobaczcie, to jest jakieś szaleństwo. To są raczej osoby, które nigdy tego nie robiły. Naprawdę sobie dobrze radzą, słuchajcie. Jest największym optymistą. Mikołaj, no Mikołaj. Mikołaj. Prawidłowa odpowiedź to Mikołaj. Czy wy widzieliście, jak leje? Tam dosłownie leje. Boże, jakie to śliskie już się robi. Zobaczcie, jak pada. O mój go, o ja pierdzielecznie. Kto z nich jest najbardziej irytujący? Prościzna. Nasza ukochana szafiarka Doris. Dorka. To będzie chyba 100% zgodność, co nie? Kto z nas jest najbardziej irytujący? Banalne to było, co nie? Nie powiedzieliście mi nic, czego bym nie wiedziała. Dokładnie, Dorota, no przynajmniej tyle, co nie? Przynajmniej tego nie spaliłaś. Powiedzcie normalnie, bo trzęsiesz, Dorota. A w drugiej turze będą te same osoby, czy inne? No chyba inne, co nie? No jak trzęsiesz, a ja się boję? Boże, Joanna, już się uspokój, się nie odzywaj najlepiej, bo tylko powodujesz w tym momencie stres. Tak, dobry tutaj, najlepszym chyba sposobem właśnie jest stawianie nóg, tak wiecie, na ukos i rozkładanie ciężaru na jakoś tak równo w miarę. Tak łatwo mi się mówi z tej pozycji. Chyba na tym, że dolina była śliska, padał deszcz i wiał wiatr. No tak, bo było o wiele łatwiej, wiadomo, gdyby nie te czynniki atmosferyczne, które spowodowały, że to zadanie jest o wiele trudniejsze niż powinno być tak naprawdę. Chociaż ono i tak już byłoby trudne, ale to powoduje, że jest naprawdę ekstremalnie. Maciek sobie po prostu na luzie, co nie na luzie. Chyba sobie jest coraz lepiej poradziła niż ja na tej linii. Raz, dwa, trzy. Brawo, udało się wam. Brawissimo. Razy dwa. Czyli 16. Pięknie, tak. To taka matematyka jeszcze na tym poziomie jest w porządku. Przełamała swoje lęki i udało jej się wykonać zadanie. Tak, super. No, brawo, Dorota. Clap, clap for you. Mamy tak. Adam, Tio, Justyna i kto jeszcze? Przerażenie totalne. I Manae. No Manae się chyba właśnie obudziła ze snu. W końcu. Tak się ucieszyłam, ja uwielbiam takie rzeczy. A już myślałem, że przynajmniej się trochę zesra. A tu nie, ona uwielbia takie rzeczy. Manae, Teo, Adam i Justyna. Dlaczego ja na niego Tio mówię? Tio. Teo, to jest Teo, a nie Tio. Zapraszam na podniebny spacerek. Malwina, mrugasz cały czas. W ogóle co tu się dzieje z tobą? To jest skandaliczne w ogóle. Z uwagi na to, że byłem na czarnej liście zdrajców, bardzo chciałem wykonać to być może ostatnie zadanie. No, to widzę, że Olga jest trochę niepocieszona, że nie będzie szła. Ja mam lęk wysokości. No jest to dosyć duży problem w tym przypadku, ale Dorka zrobiła, no to. Taki pro tip, nie patrz w dół, patrz przed siebie. Łatwo powiedzieć, co nie? A wiecie, co jest najgorsze? Powiedzieć to komuś, żeby tego nie robił. Bo potem z automatu podświadomość działa i się spojrzy w dół. On się cały trząsł, słyszałam jego ciężki oddech po prostu. Robię ćwiczenia oddechowe, żeby po prostu iść naprzód. Tak, dobry pomysł. Nie patrz się w dół, rzeczywiście. Dobry pomysł, no, żeby uspokoić, miarowy oddech przywrócić, tak? Damy radę. Patrz, jak damy radę. You can do it. You can fucking do it. Kiedy weszłam na linę, czułam taką ekscytację. Ale patrzcie, jak ta Manae ma taki skręt tych... Mocny ma skręt, no. Ja bym tak nie mógł skręcić, bo miałem 3 razy skręconą kostkę. Więc od samego chyba skręcenia bym sobie skręcił po raz 4. Oczy mi cię tak rozszerzyły. No, dobrze, że od tego. A nie od czegoś innego. Oczy szeroko otwarte. Sorry za trzęsienie liny. Oj, ty, ja się bardzo denerwuję. Aż się cała lina trzęsie. Razem z jego galaretowanym ciałem. Jest okej, jest okej. Nic się nie dzieje, naprawdę. Manae, brawo. Brawo. Bardzo dobrze. Kto z nich, waszym zdaniem, na pewno jest lojalny? Na pewno jest lojalny. Na kogo oni mogą zagłosować? Oj, to nie jest łatwe pytanie, kurde. Mamy tam Manae, Tio. Chyba Manae. Chociaż na Manae tam była ostra akcja na początku. Nie, Manae to nie. Tio też był trochę brany pod uwagę. Adam też odpada, co nie? Ja bym powiedział, że ten. Ja bym dał Manae. A jednak? Ja chyba Teo.
A, bo on ma imię, które... Tak, bo on powiedział, żeby do niego mówić Teo, a imię ma inne tak formalnie, co nie? Ja bym powiedział, że Justyna, ale... Okej. Tutaj widzicie, no... To jest trudne pytanie, bo... Każdy może myśleć inaczej. Mama, 500 zł. Słabiutko, ale to było trudne. Kto z nich jest najmądrzejszy? No słuchajcie, no to jest już po bandzie trochę, co nie? Bo ja rozumiem jeszcze o zewnętrze. Dobra, przeżyliśmy to. Ale o bycie mądrym? Okej. Okay. Ja ich nie znam na tyle, żeby stwierdzić, kto jest najmądrzejszy. W ogóle mądrość ma wiele kolorów, więc nie będę się tutaj silił na to. Adam, lekarzem jest. Adam. A, czyli pod tym względem. No dobra, no. Okej, okay, dobra. Bo mądrość, mówię, można rozumieć na wiele sposobów, tak? To nie ma za dużo miejsca. Na mnie. Na pewno bym nie podała Adama, ponieważ wiem, że Adam jest zdrajcą. Ale to chodziło o to, kto jest najmądrzejszy, Doris. Halo. Tu nie ma znaczenia, czy jest zdrajcą, czy nie. 2000 zł. Patrzcie przed siebie, nie w dół. No tak, tylko że trzeba też dobrze stąpać po tej linii, co nie. No, oślep. W takim razie. Poczułam w pewnym momencie, że mogę nie dać rady. Oj, wydaje mi się, że Justyna chyba zleci z tego. Albo się, nie wiem, zamrozi. Najgorsze to jest to, jakby się zamroziła. Kto z nich? Nie, żeby ataku panika na mnie została. Waszym zdaniem ma największy wpływ na pozostałych. Matko święta. Strasznie. Ej, oni mają o wiele trudniejsze pytania niż poprzednia grupa. O wiele. O wiele trudniejsze. Adam. Umie w sposób czarujący zamienić parę słów rzuconych ognie chcenia. Dobra, to nie było jednak trudne, sorry. To nie było trudne. Zaufanie do siebie. I w to, że ludzie wtedy robią to, co Adam sobie wymyśli. No i wygląda jak wygląda, co też nie jest bez znaczenia. Już to poruszaliśmy też. I możemy zaklinać rzeczywistość, że jest inaczej, ale nie jest inaczej. Jest właśnie tak. Ma to również znaczenie. Jest na czarnej liście zdrajców. No nie jest to przyjemne. No dobra, ale jest to trochę nobilitujące, czyż nie Adam? Trochę ci łechta to swoje ego. Adam! 2000 zł. Kto z nich najlepiej się ubiera? Adam się dobrze ubiera. Ale tak bardzo... No, oczywisty sposób. Ale dobrze. Z tej grupy, która była na górze, rzeczywiście najlepiej ubiera się Adam. Najlepiej z wszystkich ubiera się Sandra. A to wiadomo, co nie. No Sandra to jest ikona... To jest ikona mody. Znaczy w ogóle to jest ikona. Po prostu icon. Wydaje mi się, że jestem dość sporym zagrożeniem dla zdrajców. Matko, jak on ma łapę, co nie? Chociażby z powodu sympatii grupy? Zobaczcie, jaka łapa. To wymaga dużo roboty. Mam tak wątłe ramiona. Nogi mam spoko, ale ramiona to po prostu... Adam, czyli macie 1500 zł, tylko na niej odpowiadaj źle. Ma nasza oczywistości walić w taki sposób. Sorki! Ale leje nadal, leje totalnie. Kto z nich waszym zdaniem jest najbardziej wybuchowy? Ojej. Też Adam chyba. Mana jest wybuchowa, przecież śpi cały czas. Kolejne 1500 zł. Dzięki. Mana, serio? No widzicie, ja nie jesteśmy tam, nie ma nas tam. Ciężko nieraz tutaj dobrze trafić. Bo ich, my nie spędzamy aż tyle czasu, wiadomo, tak z nimi. Nie spędziliśmy tyle czasu z nimi. Ja się w pewnym momencie odwróciłam do tego, spojrzałam na niego. On jest opalony, ale on w tamtym momencie nie miał wrażenia, że on jest zielony. O matko święta, trochę jest, ale wiecie, też się odbija zielona okolica od jego twarzy zapewne. Dostałem bardzo duże wsparcie ze strony drużyny. Słuchajcie, wsparcie to podstawa, co nie? No, są to konkurencje grupowe, więc no, gdyby nie byli zgrani, to byłaby kupa. Przecież mógłby się zablokować, nie iść dalej, w ogóle mógłby z tego spać i tak dalej. Tam Manae bardzo dobrze rzeczywiście go uspokajała, w bardzo fajny sposób. Więc Manae w końcu zaznaczyłaś swoją obecność bardziej niż tylko swoim snem. Chociaż sen to ważna sprawa w życiu, więc jakby ja to w 100% rozumiem, też lubię spać. Już nie ma. Teo i Justyna widać było, że się boją, no także mają silne charaktery na pewno. No to wymaga, wiecie, samozaparcia, przełamania jakichś tam swoich lęków, no tym bardziej, że Justyna ma lęk wysokości, no to już w ogóle. Zdobyliście dzisiaj 31 tysięcy złotych. Mogło być lepiej, ale nie jest najgorzej, co nie? No 9 tysięcy im przyleciało przez palce. Ale oni ogólnie nieźle te konkurencje wykonują, naprawdę. Powoli odkuwamy się po prostu od tej straty wcześniejszej.
Ale tam dużo nie stracili, no. Nie było dużej straty, więc ogólnie oni tą pulę dobrze budują, tak? Sponsorem nagrody w programie jest Mennica Apart, dystrybutor złotych monet bulionowych. No i moi drodzy, moje drogie, kącik kulinarny. Jaki tam drosołek na niedzielę szykujemy? Wołowy? Na kaczuszce może trochę tłuszczyku? Może klasycznie kurczaczek? Z glutaminem? Naturalnie? Z kostką? Bez kostki? Co tam sobie upiścicie? Co tam w waszej głowie? Na co macie smak? Malwina musi się uczyć od tej sowy. Od tej fucking sowy. Pokasowe. Z czym Drajsa ma największą trudność? Myślę, że z tym, że zaczął się bardzo zbliżać do ludzi w swoim otoczeniu. Tak, dokładnie. To jest etyczno-moralna zagwozdka już, co nie? W tym momencie. Chociaż Alex się wydaje niewzruszony. Bardziej Dominika ma tutaj problem w tej kwestii. Głównie z Aśką. Ale Alex to w ogóle, po nim to spływa, co nie? Socjopata? Nie, że był żart, chamski żart. Prowadzącego. Ultra trudno będzie mu strzeliwać swoich. A, no to jest inna kwestia. Do Milisa akurat trudno nie będzie. No rzeczywiście, to jednak sam siebie marci. Bo Dominika już jest nastawiona na to, żeby Aleksa odstrzelić. Ja się bardzo się z tym zgadzam. Jest stresik. Wiem, że jest kilka osób, na które na pewno padnie dzisiaj podejrzenie przy stole. No dobrze, czyli mamy ten pieprzony stół, tak? Mamy potwierdzenie, że jest ten stół. Będzie stół najpierw. Kurde. Wiem, że mogę być jedną z tych osób. No, ja bym się tak nastawiał na to. Miałem cały czas strategiczne wrażenie. W grobie był jeden zdrajca. Bardzo dobre wrażenie. Idźcie może w końcu naprawdę za swoją intuicją, bo ta intuicja was naprawdę zaczyna prowadzić na bardzo dobre tory. I proste tory, nie te, które były złe, szyny też i... No. Raczej nie jestem najwyżej na liście. No zależy, u kogo, bo u Janny jesteś. Patrząc na tą całą sytuację, co się tutaj dzieje, mam takie wrażenie, że ci zdrajcy są porządnie przejęci, że oni się nie czują dobrze w tej roli. No powiem wam, że tutaj Alex w końcu rozmawia z ludźmi bardziej. Interakcji więcej. Pewnie się czuję w tym. Po prostu potrzebowała więcej czasu widocznie. Monika, po Monice to było widać. A no to, że ona pękła, no to nie znaczy, że ci, co jeszcze nie pękli, nie czują podobnych emocji. No nie, no Monika to w ogóle, wiecie, no Monika to w ogóle była inna kategoria. Monika ma swoją własną kategorię. Monika po prostu była Moniką. To po prostu było zbyt dobre, żeby było skuteczne. Tak, to po prostu było zbyt dobre, żeby było skuteczne. Zbyt piękne. Ja bym nie wytrzymał czegoś takiego. Brawo, Alex. Mhm. Tak to się robi. Sprawdziam po prostu. Tak, ja bym nie wytrzymał. No, ja muszę, jak ja mam w sobie jakieś emocje, ja muszę je spuszczać go dalej z tym po prostu. I właśnie to, mój drogi, robisz w tym momencie. Właśnie to robisz, więc uważaj, bo to zdanie może kierować podejrzenie znowu na ciebie. Muszę się wygadać z tych emocji. Ty cały czas gadasz. Zobaczymy, jak to będzie przy stole. No właśnie, ty cały czas gadasz teraz. Bo ogólnie to tam mało się odzywał wcześniej, a przynajmniej z montażu tak to wynikało. Pójdzie lawina po prostu w moim kierunku. Ja bym się tej lawiny spodziewał naprawdę już 2 odcinki temu po sytuacji w aucie. Nie rozumiem tego nadal. Muszę się na to nastawiać, każdego dnia coraz bardziej. Generalnie oczywista oczywistość, każdy się musi na to w pewnym momencie nastawić już. Naprawdę została połowa uczestników. Spotkanie przy okrągłym stole to jedyny moment, gdy lojalni mają szansę pozbyć się zdrajców z zamku. Malwina weszła. Nie patrzę. Idę, patrzę, nie idę, idę dalej, nie mrugam, to nie było mrugnięcie, to było spojrzenie w dół. Pamiętamy, że uczyliśmy się też ostatnio tego, jak trzymać rzecz, nie trzymamy rzeczy tak, to w ogóle nie trzymamy rzeczy, na przykład szklanka, co nie, bo to model będę komentował na jesień, dlatego już się zaczęłam wczuwać, nie trzymamy tak, szklankę trzymamy tak. Tak. Bo tak to wiecie, można przywalić komuś co najwyżej szklanką. Tylko tak. Moi drodzy, dokładam złote monety. Zobaczcie, jaki ruch był. Ten ruch. To jest pro. A nie, po pół roku nauki. W tej chwili wygrana to 105 tysięcy złotych. Brawo, brawo, brawo. Okazuje się, że świetnie się znacie. I wiecie o sobie więcej, niż ktokolwiek mógłby przypuszczać. To teraz powinniście wykorzystać ten fakt przy okrągłym stole i dobrze wytypować zdrajcę, czyż nie? Ciekawa jestem, jak pójdą dzisiejsze obrady. I moi drodzy, moje drogie,
tak, tutaj właśnie robimy przerwę, to była pierwsza część reakcji. Jak już się pojawi kolejna, to wyskoczy Wam oczywiście na Waszej stronie głównej YouTube. Polecam po prostu oglądanie moich filmów, bo wtedy wyskakuje Wam kolejny. Czym częściej oglądacie moje filmy, tym częściej je widzicie. Tak to po prostu funkcjonuje tutaj. Taki protip z mojej strony. I jeszcze krótkie YouTube'owe żebry na sam koniec, bo ostatnio nie było żebrów, coś zapominam o nich. Tak, krótkie YouTube'owe żebry na sam koniec. Jeżeli ten film i moja skromna obecność w nim Wam przypadła do gustu, zostawcie polubienie pod nim, udostępnijcie to wideo każdemu nikomu reptilianom i kosmitom, stawiajcie mi kawy, dyskutujcie, bawcie się dobrze i w ogóle, i w szczególe. I my się w następnym filmie na moim kanale. Dzięki wielkie i pa, pa.